Siema, siema, Tajtori, to będzie szybki odcinek, ale na pewno gruby, ponieważ zrobimy sobie dzisiaj SBC o gwarantowanego piłkarza Hero z maksymalnym overallem 87. Jest tam wiele kart do trafienia, już sobie to przepalam i zaraz będziemy mieli tą paczkę. Widzowie, słyszałem, że jak zostawicie łapkę w górę, to trafię jakąś dobrą kartę, więc proszę, każdy, kto może teraz lajkuje, bo to na pewno przyniesie mi szczęście. Będziemy polowali w jakieś fajne karty, na pewno chciałbym napastnika, jakiegoś dobrego, na przykład Smolarka, albo Turę, to w ogóle by był przekozacki drop, zobaczymy, co nam się uda tutaj trafić. Oprócz tego mam też dwa player piki zrobione, więc będzie na pewno dzisiaj fajnie. Pokażę wam może na początek mój składzik, jak się prezentuje, bo tutaj ciągle się coś zmienia. Kupiłem ostatnio tego Toneya i naprawdę fajnie się nim gra, nie jest drogi, a jest całkiem spoko. No i tak, poza tym to chyba w sumie wszystko tak jak było. Możecie też zostawić suba na moim kanale, jeśli lubicie FIFA 23, bo ja tutaj częściej będę wrzucał właśnie z niej odcinki i shortsy. No i co, widzowie, przechodzimy sobie do sklepu, zaczniemy chyba od player pików. Powinny mi się gdzieś tutaj pokazać, ale czekajcie, gdzie ja je mam? Ja je mam chyba w głównym menu, bo zazwyczaj player piki gdzieś tutaj były. Zgubiłem je, zrobiłem dwa SBC o player piki i nie wiem, gdzie one teraz są. Aj, dobra, zaraz na pewno jakoś je znajdziemy, to chyba zaczniemy sobie po prostu od innej paczki. Naprawdę nie mogę się doczekać tej karty Hero, zobaczymy, co tutaj nam wpadnie. Ale najpierw jakaś taka szybka paczka. O, czekajcie, mamy, dobra, mamy player piki. Więc lecimy z nimi. Tutaj jest jeden z dwóch rzadkich zawodników o overallu 75+. Oby coś fajnego dropu, bo słyszałem, że tych player pików też dobre są. O, widzicie, mamy tutaj od razu informa w pierwszym player piku. Warto je zrobić, naprawdę, bo to nie kosztuje dużo, a może coś fajnego trafić. Uwaga, co będziemy mieli w drugim, no to akurat nie udało, nie wszystko oddaję, ale jestem zadowolony z tego informa. Informów już mam dużo niewymiennych, więc kolejny do kolekcji, na pewno się przepali w jakimś SBC. Dobra, lecimy teraz z paczką dwóch rzadkich złotych piłkarzy 75-83, to jest taka słabsza, więc szybko ją skipuję. No i po niej, widzowie, będzie się działo to, na co wszyscy czekamy. O, Araujo, to jest dobry drop dosyć. Może to oznacza, że trafimy tutaj coś fajnego. Forlana, właśnie, ja bym chciał Forlana trafić bardzo, on też jest Urugwajczykiem. Więc każdy, kto może teraz wali łapkę w górę i suba, i możecie mi napisać, czy wy zrobiliście właśnie to SBC o bohatera, a ja teraz lecę. Błaga mnie Peter Crouch, błagam, uwaga, dajcie coś dobrego, jest Hiszpania, uwaga, LO, nie. Cap de Villa, nie jest to najlepszy traf, nie ukrywajmy. Ta karta nie jest też zbytnio ogólnie dużo warta, nawet jakby była wymienna. No, jak widzicie, ponad 100 tysięcy. Generalnie ja mam Alfonso Davisa na LO, więc on tak nie do końca mi tu będzie pasował. Ale okej, może jakoś mi się go uda. Ciekawe, czy mu się da zmienić pozycję. Mamy jeszcze paczkę z podglądem, więc może tak na koniec sobie ją otworzymy. Dobra, co tu nam dadzą? Ej, śmiałbym się, jakbym tutaj coś dobrego trafił, uwaga. Ej, patrzcie, SO z Anglii. Okej, Stones, nie najgorzej. Okej, teraz chwila prawdy, czy temu oto naszemu obrońcy da się zmienić pozycję, bo jeśli da się, to ja będę zadowolony nawet z tego trafu, tak szczerze wam powiem. Nie byłoby to najgorsze, więc chwila prawdy, módlcie się wszyscy, żeby on mógł być na PO. Wchodzimy sobie w niego. Czy ja w ogóle mam jakąś kartę zmiany pozycji? To jest pytanie. Uwaga, uwaga, zmiana pozycji. Nie, to się da tylko na CLS-a. No to szczerze nie najlepszy trop, nie ukrywam. Napiszcie mi w komentarzu, kto według was będzie lepszy. Czy właśnie ten oto nasz trafiony zawodnik, czy jednak Alfonso Davis i przy nim zostać. Mi się wydaje, że chyba Davis będzie lepszy. I tak już na sam koniec filmu muszę wam się pochwalić moim draftem, którego jeszcze nie zagrałem, ale już zbudowałem, bo mam tutaj bardzo fajny składzik. Już nie chodzi o ten sam atak, o te karty Hero i tak dalej, tylko chodzi o to, kogo mam tutaj na ławce. Frank Ribery, to jest karta moich marzeń, bardzo musiałbym mieć w swoim składzie, ale kosztuje około miliona. No i będę mógł sobie przetestować w drafcie, więc z tego jestem zadowolony. Ale no, to na tyle w tym odcinku, zostawcie łapkę w górę i suba po więcej filmów z FIFA. Dziękuję, że tutaj byliście, widzimy się w następnych, do zobaczonka, hejo!